Siemanko, witajcie w naszej kuchni. Pokażę Wam dzisiaj, jak ugotować pyszny, wieloowocowy kompot. A kompot będę gotował głównie z obierków z jabłek, bo obierałem jabłka do marmolady i żeby nie wyrzucać obierków i wykorzystam je na kompot. Możecie tak zrobić, jeśli macie swoje jabłka, bądź ze sprawdzonego źródła, niepryskane, ekologiczne. Ja mam swoje jabłka, które nigdy nie były pryskane, więc umyłem, tylko obrałem i wykorzystam obierki. Poza tym przeszedłem się jeszcze do ogrodu i znalazłem, tutaj mam taką miskę obfitości, rozmaitości. Ostatnie gdzieś tam owocki, które się już tam wykończyły, gdzieś tam parę jeszcze znalazłem. Znalazłem parę malin, jeżyn, które dopiero zaczynają owocować, zaczynają się winogrona, więc to wszystko dodam sobie do kompotu. Dobra, więc przystępuję do dodawania. Mam tu winogronka, mam malinki, mam jeżynki, tutaj kilka się trafi. Znalazłem kilka gruszek, nie wiem czy są dobre, zaraz będę rozkrawał. Kilka śliwek jeszcze, już takie końcówki widać pomarszczone. Co ja tu jeszcze mam? Mam trochę mirabelek, ja je wrzucam tak z pestkami, bo kompot i tak będę odcedzał, więc nie ma problemu. Co ja tu mam? O winogronie mówiłem. Mam garstkę aronii. Zerknijcie, jakie piękne jeżynki. Ogólnie wszystkie te owoce tylko wypłukałem i dodaję teraz do naszego kompotu. Wszystkie owoce są z naszego ogrodu, niepryskane, naturalne, także nie ma obaw. Zobaczymy sobie, co śliwki reprezentują sobą. Nie ma robaka, więc super. Czasem w środku śliwce jest taka żywica od pestki. To jest spoko, to nic nie przeszkadza. Parę gdzieś tu jeszcze wisienek miałem, o, ale to już naprawdę końcówka, nie wiem, znalazłem może z 5 sztuk. Śliwki musimy sprawdzić. I ta też jest niestety rybaczywa. Dobra, zobaczmy sobie. Tu jest gruszka. Też tam parę jeszcze znalazłem takich spadów, więc tylko wytnę. Gniazda nasienne i też idą do kompociku. Będzie pyszny, wieloowocowy kompot po wystudzeniu. Wleję sobie do dzbanka, wystudzę i będzie na te upalne dni idealny do wypicia. I ok, zalewam sobie przefiltrowaną wodą, tak żeby przykryła nam warzywa. Nastawiam na gaz i będę gotował tak od zagotowania się wody z 5-10 minut, tak żeby nie rozgotowały się nam owoce, a żeby tylko oddały swój smak. No i kompocik zaczyna nam się gotować. Jak zawrze konkretniej, to pogotuje do 10 minut i będziemy odcedzać i kosztować. Ja do swojego kompotu cukru nie dodaję, wolę taki naturalny, kwaśnawy. Myślę, że słodkość tutaj swoje owocki oddadzą. Jeśli musicie, jeśli lubicie bardziej słodko, dodajcie cukier albo jakiś bardziej zdrowy odpowiednik typu ksylitol. No i okej, nasz kompot się pogotował tak około 10 minut. Teraz zostawiłem go jeszcze chwilę, żeby przestygł. Te owoce jeszcze oddały wszystko, co miały oddać do wody. I teraz sobie przecedzam, żeby wlać sobie do dzbanków, które jak przestygnie, całkowicie wrzucę do lodówki, żeby mieć taki zimny kompocik. Do dzbanuszków dodam sobie jeszcze po dwie gałązeczki takie mięty i będę napełniał, jak mi się uda. Jeszcze ta mięta teraz od gorącego kompotu się tak jakby zaparzy, odda też swoje aromaty i będzie pięknie i pysznie.
I tak prezentują się nasze pyszne, tradycyjne kompociki. Ja ich nie dosładzam, jeśli chcecie, możecie sobie dosłodzić cukrem, albo ksylitolem, albo miodem, czym tam wolicie. I co? Polecam pić coś takiego, a nie słodkie, niezdrowe napoje, które niestety ja też lubię, ale jak są świeże owocki, to gotuję kompocik i piję kompocik. Spróbujemy, jak smakuje. Jest jeszcze gorący, a on jest też przepyszny, jak go słodzimy. Bardzo dobry i zdrowy. Polecam. Wasze zdrowie. A ja Wam dziękuję za obejrzenie filmiku. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby przycisk zmienił kolor na szary. Przy dzwoneczku zaznaczcie opcję wszystko, żeby dostawać kolejne powiadomienia. Jeśli się podobało, to łapki w górę mile widziane i komentarze możecie zostawić, czy gotujecie takie kompoty. Czy Wam smakują, czy lubicie. Trzymajcie się. Cześć. Pa.